Dobrze, to ja nagrywam i oddaję głos naszej ekspertce Dorocie Szubierajskiej. Witam Państwa bardzo serdecznie. Tak jak powiedziała koleżanka, mówimy dzisiaj o różach. Grupa róż to bardzo szeroka grupa, ale ja dzisiaj, na dzisiejszym spotkaniu, chciałam się skupić przede wszystkim na takiej grupie róż, które nazywamy różami pnącymi. Pnącymi, a nie sztamowymi, bo to jest zupełnie co innego. I ewentualnie, jeśli Państwo będziecie mieli pytania, to taka grupa róż parkowych, róż historycznych, która też w tej chwili bardzo jest modna i wiem, że jest często są zapytania o te róże. Jeśli Państwo będziecie chcieli coś usłyszeć na temat cięcia, bo to jest taka specyficzna grupa róż, która się specyficznie zachowuje i reaguje na cięcie, to też oczywiście na temat tych róż Państwu powiem kilka informacji i pokażę zdjęcia i rysunki, jak należy je ciąć. Ale zacznijmy od tego najważniejszego tematu, od tej najważniejszej grupy róż, czyli od róży pnącej, ponieważ, proszę Państwa, to jest taka grupa róż, która po pierwsze rośnie najsilniej, najmocniej, a tak naprawdę do życia wystarczy im w naszego ogrodu naprawdę niewielka powierzchnia i za tą niewielką powierzchnią kryją się potem w lato olbrzymie ilości kwiatów, pędów i liści. No warunek jest jeden, abyśmy właściwie tą różę poprowadzili, właściwie ją przycięli, nawozili i naprawdę odwdzięczy się ona nam przez całe lata kolejne pięknymi kwiatami i pięknymi liśćmi. Róże pnące, proszę Państwa, to są dość specyficzne krzewy, które, jak Państwo pewnie mieliście z nimi do czynienia i próbowaliście je przycinać tak bardzo charakterystycznie, no albo nie kwitły, albo coś się z nimi działo, mieliście problemy. Natomiast mieliście pewnie okazję widzieć w różnych, nie wiem, ogrodach różanych czy na zdjęciach przepięknie spływające kwiatami, falami kwiatów róże pnące. No i pytanie, dlaczego moje róże tak nie kwitną? Proszę Państwa, tutaj na tym zdjęciu widzicie uformowaną, posadzoną i uformowaną sześcioletnią różę pnącą o nazwie Amadeus. Amadeus jest, ma kwiaty koloru czerwonego. Jest to róża w formie o sztywnych pędach, czyli tak zwany climbing. I proszę zwrócić uwagę, jak rozpięte są pędy tej róży. Widzicie Państwo, od ziemi odrastające pędy są w miarę możliwości, oczywiście, bo one są dosyć sztywne, naginane, ile się tylko da do poziomu i tutaj w tej sytuacji przyczepiane do siatki, do ogrodzenia. Oczywiście, jeśli Państwo macie do pokrycia taką różą pnącą pergolę albo słupy takie, które też są w tej chwili dostępne w handlu, to też oczywiście proszę się starać rozpinać te róże tak, aby owijać te pergole tymi pędami. Chodzi o to, żeby jak największa powierzchnia pędów różanych znajdowała się w poziomie. Dlaczego? Proszę Państwa, pędy różane, które kwitną na pędach wieloletnich, to też jest bardzo ważna informacja. W przeciwieństwie do wszystkich tych róż, które Państwo macie w ogrodach wielokwiatowych, wielokwiatowych, okrywowych, które kwitną na pędach jednorocznych najobficiej, to róże pnące kwitną i bardzo obficie na pędach dwuletnich i starszych. Widzicie Państwo, to jest róża już po przycięciu, uformowana, i to są pędy, które będą kwitły. Dlaczego w poziomie? Otóż, proszę Państwa, za wzrost pąków kwiatowych i w ogóle za wzrost pędów, na których kwiaty się znajdują, odpowiadają takie hormony, które nazywają się auksynami. Te auksyny znajdują się w czubkach, w szczytowych częściach wszystkich oczek śpiących. A te oczka śpiące, proszę Państwa, są umieszczone na całej długości tych pędów, które tutaj Państwo widzicie. I teraz tak, w momencie, kiedy róża jest prowadzona bardzo pionowo, tak bardzo do góry, to oczywiście najintensywniejsze, największe i najmocniejsze będą te kwiaty, które będą na samym szczycie. Natomiast te pąki kwiatowe, które są na pewno zawiązane na tych dolnych gałęziach,
niestety albo się w ogóle nie rozwiną, albo będą tylko pędami z liści. Ponieważ te hormony, auksyny, będą buzowały, jak ja to mówię, tylko w tych szczytowych pędach. W związku z tym, jeżeli rozepniecie Państwo tę różę właśnie w ten sposób, że te pędy będą poziomo, odetniecie im jeszcze czubki tych pędów, tak 10-15 cm, to wszystkie te pączki śpiące, które się znajdują tutaj na tych pędach, czubki zaopatrzone w auksyny, wypuszczą przepiękne kwiaty i liście. Na koniec pokażę Państwu, jak ta róża wygląda kwitnąca, więc będziecie mieli na to najlepszy dowód. To, co powiedziałam na początku jeszcze, że właśnie te róże mają kwitną na pędach dwuletnich. W żadnym wypadku nie wolno tych róż przycinać bardzo krótko, tak na 30-40 cm, ponieważ zniszczycie Państwo te pędy, które są pokryte właśnie kwiatostanami, pąkami, które potem będą miały kwiatostan. To tak króciutko, jeśli chodzi o formowanie i o wygląd róży pnącej. Jeśli Państwo macie co do tego pytania, słucham pytań. Serdecznie zapraszamy do zadawania pytań, ewentualnie można je wpisać w czacie, jeśli ktoś chce, a jeśli nie, to myślę, że możemy. Kontynuuj. Tak. Tak? Tak, no nie widzę tutaj pytań na razie. To poproszę zdjęcie, Maryniu, dobrze? Które? Numer 1 czy numer 2? Numer 2. Dobrze, to już... już momencik. Numer 2, proszę. Tutaj pozwoliłam sobie pokazać Państwu tak graficznie, jak wyglądają, jak wygląda rozpięcie takiej róży i co tak naprawdę w tej róży przycinamy. Pędy, które są przycięte, to są właśnie te pędy, które znajdują się za tą czerwoną kreseczką, prawda? I tak właśnie czasami po poprzednim sezonie wegetacyjnym róża ma bardzo dużo takich malutkich, cieniutkich pędów. Tych pędów trzeba się pozbyć i wtedy idealnie te pędy, które zostaną i te oczka śpiące na tych pędach będą oczywiście kwitły. Powiedziałam takie słowo na samym początku, że róże pnące w formie climbingów. Co to jest? Proszę Państwa, pewnie mieliście do czynienia z takimi różami, które to powiedziano Wam, że są pnące, a jak zaczęły rosnąć, to miały niezwykle sztywne pędy i tak naprawdę trudno było je w jakiś sposób formować. No, tak to właśnie wygląda, albowiem róże pnące dzielą się na takie dwie grupy, czyli climbingi i ramblery, czyli róże o bardzo wiotkich pędach, takie, które się da wspaniale obwijać, są mięciutkie, długie, rosną bardzo intensywnie, nawet potrafią pędy w ciągu roku wyrastać do 5 metrów i są, tak jak powiedziałam, bardzo wiotkie czasami i bardzo łatwo się poddają formowaniu i z tymi nie ma absolutnie żadnego problemu. Natomiast climbingi to są róże, które niestety mają bardzo długie, znaczy niestety, mają długie pędy, one tak intensywnie nie rosną jak ramblery, mają pędy do długości do 3-3,5 metra, no i niestety te pędy są dość sztywne. I to formowanie należy wykonywać bardzo wczesną wiosną, kiedy jeszcze widzimy, jakie są te pędy, kiedy nie są tak mocno zdrewniałe i ile się da właśnie przytwierdzać je poziomo do podpór. Climbingi, proszę Państwa, to jest ta grupa róż też, która powtarza kwitnienie, bo też wiele z Państwa ma takie pytania, co zrobić, żeby róże kwitły wielokrotnie. Z pnącymi różami jest ten problem, że one rzeczywiście w przeciwieństwie do tych róż gruntowych, no niestety, ale albo kwitną tylko raz w roku i to są właśnie przede wszystkim ramblery, czyli te o wiotkich pędach. To są róże, które zakwitają na przełomie maja i czerwca
kwitną do połowy czerwca i potem niestety już więcej nie kwitną, ale mają piękne, zdrowe liście, często mają piękne owoce i tym zdobią nasze ogrody. Natomiast klimbingi to są róże, które powtarzają kwitnienie, ale proszę Państwa, z mojego doświadczenia wynika, że to też nie jest tak jak z różami płonącymi, z różami wielokokwiatowymi, które kwitną w zasadzie przez cały rok, obsypane są kwiatami. One powtarzają kwitnienie, ale już nie w takim, w takiej mocy i w takiej ilości jak wczesnym latem, więc proszę się nie martwić, że macie Państwo kupioną różę, która jest napisana, że kwitnie przez cały rok, a tak naprawdę kwitnienie obfite jest tylko na przełomie maja i kwietnia, takie obfite, a potem po prostu pojawiają się pojedyncze kwiaty. Nic się nie dzieje, tak po prostu z płonącymi różami jest. Teraz jak wybrać te róże, żeby były właśnie no, takie idealne, żeby kwitły i żeby się cieszyć kwiatami przez cały rok. Ale też żeby mieć na przykład, no, róże są też takimi dobrymi roślinami, którymi można pokrywać stare drzewa, jakieś miejsca, które chcemy zakryć, prawda, a nie chcemy, żeby to był bluszcz, czy na przykład jakiś patenocissus, prawda, chcemy, żeby tam były też kwiaty. Więc róże te o tych silnie rosnących pędach, te właśnie rablery, idealnie nadają się właśnie do pokrywania takich rzeczy, bym powiedziała, do ukrycia, tak? Czy starych drzew. Jeśli ktoś z Państwa był w ogrodzie, to mamy właśnie na naszej różance posadzone cztery takie odmiany, które są właśnie ramblerami, które bardzo silnie rosną. No i jeśli ktoś widział te róże, no to zna ich potencjał. Nazwy tych róż to Zephyrin Druce, Rosa Semiplena Helene, Rosa American Pilar i Rosa Bobby James. To są przepiękne róże, które kwitną, tak jak powiedziałam, na przełomie maja i czerwca. Kwitną tylko raz, ale naprawdę myślę, że wystarczy to za cały sezon. Proszę Państwa, wiele z Was też ma taki problem, no właśnie, co zrobić, kiedy róża zupełnie zmarznie, prawda? Tak się zdarza i ten rok należał do tych lat, gdzie część róż naprawdę mocno ucierpiała, w zależności jeszcze od tego, w jakim rejonie. I to powodowało właśnie, że Państwo stajecie przed dylematem, jak przyciąć te róże. Pnące róże, no to tniemy do momentu, kiedy widzimy zielony kawałek pędu. Wszystkie czarne, ciemno-oliwkowe pędy musimy ucinać. Natomiast wszystko to, co jest zielone, zostawiamy. Teraz już jest taki moment w tej chwili, pod koniec kwietnia, druga połowa kwietnia, gdzie widzimy już, że pędy wypuszczają oczka, więc widzimy, że są żywe, bo często jest troszkę tak, że nawet jak pędy są zielone, to niestety odnosimy wrażenie, że one są zmarznięte. I dopóki nie wypuszczą tych pączków takich czerwonych, które zwiastują nam nowe pędy, nie mamy pewności, czy one są żywe, czy nie. Czy na tą chwilę są jakieś pytania? Na czacie nie widzę żadnych pytań. Czyli rozumiem, że Państwo się czekają na informacje ode mnie. Super, dobrze. Tylko żebym ja mogę o różach mówić, bym powiedziała, no, no stop, tylko chciałabym, żeby też spełnić Państwa oczekiwania, więc może dalej zacznę mówić o różach angielskich i o różach parkowych. Dobrze? To jest taka grupa róż, proszę Państwa, która pojawiła się. Jaka jest minimalna temperatura pozwalająca nam przycinać róże? To ja odpowiem na to pytanie. Czy temperatura to właściwie nie, natomiast pora roku. Proszę Państwa, tak naprawdę róże przycinamy od połowy marca. I temperatura, no nie zdarza się, żeby w marcu była temperatura na przykład minus 12, tak? Bo to jest temperatura rzeczywiście, która nie nadaje się do cięcia róż, a też tak naprawdę w ogóle do pracy w ogrodzie. Natomiast, ale nie dlatego, proszę Państwa, że jest za zimno dla róż, tylko dlatego, że po prostu, no,
to nie jest niewygodna dla nas pora, bo proszę sobie wyobrazić, że takie niskie temperatury są wskazane przy cięciu drzew i krzewów i róż między innymi, tak? Dlatego to nie jest problem temperatury, kiedy ciąć, żeby one za szybko po przycięciu nie wypuściły młodych oczek, prawda? Bo jeżeli zrobimy to zbyt wcześnie, i będzie już ciepło, na przykład pod koniec marca, w połowie kwietnia, to one bardzo szybko przycięte wypuszczą młode oczka, a czasami jeszcze w kwietniu jest przymrozek i jak te oczka będą już miały pędy i małe listki, to niestety one wtedy zmarzną. I tak się działo w zeszłym roku. W zeszłym roku było bardzo ciepło w marcu, pod koniec marca i początek kwietnia był bardzo ładny, więc róże były przycięte. Ja też miałam swoje już róże przycięte, a potem w połowie kwietnia przyszedł przymrozek i niestety wszystkie te róże, które szybciutko, które były na samym początku przycięte, podmarzły. Oczywiście no, to się dzieje wtedy tak, że musimy dłużej poczekać na kwiatostany, ale róża nie zmarznie zupełnie. Tam widziałam kolejne pytanie, więc połowa marca i czekamy na i patrzymy na pogodę, prawda? Jeżeli się zapowiada, że będą przymrozki, że będzie to tak jak w tym roku, że jest ta wiosna taka właściwa, czyli jest zimno, ciepło, zimno, ciepło, to nie powinno się akurat tym różom nic stać. Super, Doroto. Kolejne pytanie dotyczy cięcia róż historycznych. Tak. W zeszłym roku pani kupiła Sidonię i nie wie co dalej. Ja tylko taki mały wstęp o różach historycznych. Skąd one się wzięły i co to w ogóle za gatunek róż jest, tak? Znaczy, co to za grupa róż? Róże historyczne to są te róże, to są tak zwane prototypy. To są pierwsze róże, które wielkokwiatowe, wielokwiatowe, które pojawiły się w handlu na początku XVIII wieku. To były pierwsze mieszańce z różami piżmowymi, z różami chińskimi, centifoliami. Miały dość ograniczone kolory, było tylko w kolorze czerwonym, różowym, purpurowym. Niemniej jednak były przepiękne, miały piękne kwiatostany, takie miseczkowate, peoniowate, przepięknie pachniały, przepięknie pachną. I są to róże, ponieważ były to mieszańce między rodzajami krzaczastymi, czyli parkowymi, więc one mają taki pokrój właśnie intensywny, parkowy. Nie są to takie duże krzewy, powiedzmy 4 czy 3 metrowe, no ale już takie 1,5 do 2 metrów, tak jak boule de neige na przykład, wyrastające. I teraz pytanie, jak ciąć takie róże, bo to nie są takie zwykłe róże, jak róże wielkokwiatowe, mieszańce herbatnie, bo tamte to są już jakby kolejne, to jest kolejny etap mieszania się między gatunkami i między odmianami. Ponieważ te róże historyczne zaliczane są do róż parkowych, w związku z tym należy je ciąć tak jak róże parkowe, czyli kwitną, czyli to oznacza, że kwitną na pędach wieloletnich, podobnie jak róże pnące, czyli musimy po pierwsze zadbać o te róże jeszcze zimą. Często jest tak, jak mamy bardzo wrażliwą różę, a taką różą jest na przykład Souvenir de la Malmaison. Dziękuję Marianno właśnie za rysunek róż historycznych i angielskich. Ta róża na przykład w tym roku zmarzła zupełnie, czyli odbija od powierzchni ziemi i wiadomo, nie będzie kwitła. Ale jeżeli wiemy, że mamy tak bardzo wrażliwe róże, to te pędy trzeba nawet zachochołować, zawinąć słomą, bo wtedy będą kwitły. Natomiast jeśli mamy róże bardziej odporne, te historyczne, chociażby właśnie jak boule de neige, czy tam pani wymieniła Dead Jazz chyba, zdaje się, to proszę zwrócić uwagę na rysunek, co wycinamy, a co zostawiamy. Tak naprawdę ucinamy w tych różach tylko czubki pędów, które na ogół są zmarznięte. To są najbardziej narażone na zmarznięcie części róż i one na ogół po zimie są zmarznięte, chociaż nie co roku i nie też u każdej odmiany. W związku z tym przycinamy te czubki, ale też przycinając troszeczkę skracamy te pędy. Ale proszę zobaczyć, że 3/4 albo nawet więcej pędów jest pozostawionych. Dlatego, ponieważ z każdych oczek śpiących na tych pędach, mniej więcej od długości 30-40 cm w górę, będą wyrastały młode pędy zakończone kwiatostanami. W
Takie róże są bardzo długowieczne, mogą żyć nawet do 30-40 lat i nie sposób utrzymać tych wszystkich pędów przez te 10 lat. Wobec czego, mając taką różę historyczną 10-letnią na przykład, możemy mieć już nawet do 20-30 pędów. To jest absolutnie niewskazane, bo wtedy taka róża jest za bardzo zagęszczona, za ciasno jest tej róży już po prostu. Kwiaty są drobne, drobnieją. Poza tym wchodzą choroby grzybowe, bo przewiew w krzewie jest niestety niedostateczny. Co zatem robimy? Proszę zwrócić uwagę na ten rysunek i policzyć, ile jest pędów zielonych na tej róży, na tym krzewie. Tutaj ja, tak jak widzę, jest ich 7. I to, proszę Państwa, 7 do 10 to jest optymalna ilość pędów, które powinna mieć taka nasza róża historyczna. Wtedy ona, taka budowa krzewu gwarantuje nam, że będzie dużo kwiatów, te kwiaty będą duże i krzew będzie zdrowy. Niestety róże historyczne, no, są to róże, które zapadają bardzo często na choroby grzybowe. Głównie na mączniaka, głównie na czarną plamistość róży. I w związku z tym ta higiena krzewu, dbanie o to, aby on był, no, właśnie mocno prześwietlony, żeby tych pędów nie było dużo, mimo że na przykład, no, korci nas, żeby tych pędów było dużo, bo wtedy będziemy mieli dużo kwiatów, ale niestety kosztem choroby, kosztem opadających liści i ten krzew nie będzie spełniał naszych wymagań. W związku z tym 7 do 10 pędów to jest optymalnie. Te pędy przycinamy tylko na samych czubkach, nawozimy i mamy przepiękną, historyczną różę. Jeszcze powiem o różach angielskich, albowiem one wzięły się między innymi z krzyżowania róż historycznych z odmianami nowoczesnymi. To jest bardzo zbliżona grupa róż do róż historycznych, mówię o różach angielskich, jeśli chodzi właśnie o cięcie. Powiem tak, róże angielskie są w tej chwili niezwykle na czasie, są niezwykle modne i problem troszkę polega na tym, zaczął polegać na tym, ponieważ typowe róże angielskie, które zostały wyhodowane przez pana Davida Austina, to są róże naprawdę krzaczaste, czyli to są róże parkowe, które jakby w swoim genotypie mają róże parkowe, a zatem nie mogą być przycinane tak jak róże wielokwiatowe mieszańce herbaty. A często jest tak, że Państwo tak właśnie je przycinacie i w związku z tym macie albo mało kwiatów, albo w ogóle tych kwiatów nie macie i jest problem. W związku z tym róże angielskie, tak jak widzicie Państwo tutaj na rysunku, traktujemy dokładnie tak jak róże historyczne. Zostawiamy im kilka pędów najmocniejszych, skracamy je do momentu, do którego często jest tak, że róże angielskie są mocno narażone na mrozy i one są bardziej wrażliwe niż róże historyczne. W związku z tym bardziej cierpią z powodu mrozu, więc czasami trzeba mocniej je przyciąć, no ale trudno, ale też nie przycinamy tych róż do, jak to się mówi, na te 6 czy 4 oczka, tylko po prostu zostawiamy większą długość pędów. Czy róża Heritage, tak jak się przeczyta? Tak, róża Heritage to jest typowa róża angielska, róża w wyglądzie jako róża parkowa i ją przycinamy dokładnie tak jak róże angielskie. Ona ma długie pędy, ona ma silne pędy, to jest róża, która nie krzewi się za bardzo, no chyba że ktoś ma naprawdę bardzo wyjątkową ziemię i jest jej tam naprawdę dobrze, no to w ciągu swojego życia może mieć tam do 6 pędów, prawda? Ale to też proponowałabym zawsze, żeby tych pędów było tak około 4-5. Wtedy te 4-5 porządnych pędów przycinamy, skracamy powiedzmy te o tą 1/3 i z tych śpiących bocznych pędów wypuszczają nowe i ma ta róża więcej kwiatów i te kwiaty są dużo większe i zdrowsze. Bo jeszcze właśnie a propos tych róż angielskich, dlaczego jest ten dylemat? Ponieważ róże angielskie mają przepiękne kwiaty, takie miseczkowate, romantyczne i tak dalej, wiele firm ogrodniczych, wiele hodowców w tej chwili
zaczęło hodować róże pod nazwą róże nostalgiczne. Na pewno się Państwo z taką nazwą spotkali. Róże nostalgiczne, róże romantyczne. No są to generalnie te róże wszystkie, które mają kształt taki odmienny od typowej róży wielkokwiatowej. I to, proszę Państwa, to już nie są róże angielskie. One rzeczywiście mają wygląd róży angielskiej, ale to są zwykłe, to są typowe mieszańce herbatnie, które kwiaty mają w wyglądzie róż angielskich. I te tnie się tak, jak zaraz pokażemy Państwu na zdjęciu numer 5, Maryna. Dobrze, tu jeszcze, Dorotko, pojawiło się pytanie, co, jeżeli widzimy, że na jednym pędzie nie ma oczek, a róża już została przycięta, zostawić taki pęd czy odciąć? Dobrze, po pierwsze, nie ma oczek. O tej porze, w tym roku rzeczywiście jest bardzo zimno. Ja swoje róże, które przycięłam już no, 2 tygodnie temu, naprawdę w tych najzimniejszych częściach różanki, pędy są gołe, nie mają ani jednego jeszcze oczka. Gdzieś tam, jak się tak naprawdę oczy przetrę, to widzę gdzieś napuchnięte śpiące oczka. Natomiast większość krzewów wygląda tak, jakby oczek jeszcze nie zamierzała wypuszczać. Proszę czekać cierpliwie. W tym roku wszystko jest opóźnione. Znaczy opóźnione. Jest tak naprawdę miesiąc później niż w ubiegłych latach. W związku z tym, jeśli tylko Państwo przycięliście dobrze pęd, to znaczy przycięliście Państwo pęd, który nie jest zmarznięty. My zaraz pokażemy, jak wyglądają takie typowe zmarznięte pędy, jak je odróżnić od pędów żywych. Jeśli zostawiliście Państwo pędy żywe, to proszę chwilkę poczekać i na pewno, tutaj zaraz koleżanka pokaże, proszę zobaczyć, po, nie wiem, lewej stronie mamy krzew róży, która jest absolutnie zmarznięta. To jest taka no, absolutnie typowa róża, obraz róży zmarzniętej, takiej, jak mówię, do imentu. Z nic z niej nie będzie, absolutnie. Natomiast obok są róże, są pędy róży, która nie zmarzła, ale proszę Państwa, często jest tak, że tutaj, no tutaj macie jako idealnie zielone te pędy. Nawet już oczka widać, jak sobie startują. Ale często jest tak, że mamy taką oliwkową zieleń, taką ni to zielone, ni to rude, ni to coś i też te oczka tam widać, że wychodzą, prawda? To nie zawsze znaczy, że pęd jest niezmarznięty. Potem na przykład okazuje się, że no ten pęd, żeśmy nie przycięli, pęd wypuścił liście i na przykład pojawiają się chlorozy. Czyli liście są pociapkowane, liście są jasnozielone, mimo że mamy dobrą ziemię, nawozimy, nie wiemy skąd te chlorozy się biorą. Proszę Państwa, te chlorozy się biorą stąd, że część tkanek w takich pędach, takich niejednoznacznych, została jednak przemrożona i to przewodzenie w tkankach jest po prostu dość mocno ograniczone. Co za tym idzie, to niestety kwiaty i liście są niedokarmione. I stąd, mimo że dajemy pełne spektrum dobrych nawozów, prawda, to mamy chlorotyczne liście. To wynika z tego, że no właśnie, zmyliła nas nasza róża i myśleliśmy, że pędy są niezmarznięte, przycięliśmy je tak, jakby były właśnie no, niezmarznięte, a okazało się, że są podmarznięte. Tak też się zdarza niestety, natomiast tutaj mamy na tych zdjęciach ewidentnie dwie róże, które są pędy w 100% zmarznięte i w 100% niezmarznięte. Co nie znaczy, bo tak jak Państwo się przyjrzycie tej róży niezmarzniętej, na części z tych pędów tutaj w środkowej części, bardziej od lewej, nie ma jeszcze oczek. Natomiast jak przytniemy bardzo nisko i poczekamy jeszcze z tydzień, będzie ciepło, to te oczka z każdego takiego zgubienia, z każdego takiego, ja mówię, takiego miejsca z taką kreseczką wypuści róża oczko i to będzie pęd, albo będzie to liść, albo to będzie pęd, który wkrótce będzie zakończony kwiatostanem. Także proszę czekać cierpliwie. Dobrze, czy teraz kolejne zdjęcie, Dorotko? Czy jest jakieś pytanie? Nie wiem, nie widzę pytań na razie. Dobrze,
To, bo tam powiedziałam właśnie o tym, że często jest tak, że jeśli ktoś ma róże angielskie, to znaczy wydaje mu się, że ma róże angielskie, a to są zwykłe róże mieszańce herbatnie, tylko po prostu w wyglądzie róż angielskich. I tutaj te róże tnie się niestety, znaczy niestety, tnie się tak jak typowe róże wielkokwiatowe. Tutaj zaraz koleżanka pokaże zdjęcie numer 5. Proszę. O właśnie. Tutaj mamy rysunek przedstawiający, jak wyglądają i jak tnie się róże wielkokwiatowe i wielokwiatowe. Ale może jak nie ma pytań, to ja szybciutko powiem. Pewnie Państwo, którzy się tutaj zgłosili na tą konsultację, wiedzą, czym są róże wielkokwiatowe i wielokwiatowe, ale ja pozwolę sobie przypomnieć, że wielkokwiatowe to są te takie typowe mieszańce herbatnie o sztywnych, długich pędach, zakończone pojedynczym kwiatem, bardzo ładnie zbudowanym pąkiem, w przepięknych takich niepastelowych, bardzo takich jaskrawych kolorach, pomarańczowe, czerwone, żółte, białe. Ale tak jak powiedziałam, oczywiście proszę o odpowiedź na pytanie o TED Jazz powyżej. Mariniu, mogłabyś to pytanie zobaczyć? O TED Jazz pani się pyta. Tam pytanie jakieś było o TED Jazz, to jest... Tak, już. Mocno ucierpiała tej zimy, muszę obciąć wszystkie bardzo długie pędy, nawet 3 metry dość krótko. Jak je potem prowadzić, by kwitły obficie? Do tej pory tworzyły silne pędy z kwiatami na czubkach. Na czubkach, no właśnie. Bo prawdopodobnie prowadzi pani ją pionowo, prawda? TED Jazz jest różą pnącą i to, co powiedziałam na samym początku, jak uda się pani te pędy, które, no teraz niestety nowe, które będą wyrastały, to jest dobry rok dlatego, żeby zacząć wszystko od początku, jak ja to mówię, ponieważ te pędy będą wyrastały, korzeń jest zdrowy, pani teraz przytnie te wszystkie róże, te wszystkie pędy zmarznięte i z oczek śpiących z dołu wyrosną przepiękne pędy. Te pędy trzeba od razu, jak one będą rosły, starać się kształtować tak, żeby były rozpięte poziomo. Jeśli pani ma możliwość na jakiejś, nie wiem, w ramce czy na siatce to zrobić. Jeśli ma pani obelisk bądź pergolę, to dobrze jest tymi pędami po prostu w miarę możliwości owijać, tak żeby te pędy jednak, część tych pędów skierowana była poziomo i po prostu przytraczać do podpórek, to bo niestety, proszę Państwa, róże nazywane pnącymi tak naprawdę pnączami nie są. Są to, inaczej, są to pnącza prymitywne, one nie mają korzonków, one nie mają żadnych wąsów czepnych. Tak naprawdę częścią róży pnącej jesteśmy my, bo to my musimy wziąć ten pęd, przytroczyć do podpory i przywiązać czasami sznureczkiem bądź jakimś drucikiem, bo w przeciwnym wypadku te róże by sobie leżały na ziemi, tak? Są to pnącza prymitywne, więc trzeba je, dzięki temu też możemy je kształtować. Oczywiście ta róża TED Jazz w tym roku pani prawdopodobnie nie zakwitnie, chyba że na przykład jakiś jeden z pędów został dłuższy, taki do pół metra, to wtedy ten półmetrowy pęd, jak pani go przytnie te pół metra nad ziemią i będzie żywy, to być może oczka, które z samej góry wyskoczą, to będą zakończone kwiatami. Ale powiem szczerze, że ja bym na to nie liczyła. Wolałabym raczej, żeby mi te pędy po prostu w tym roku porządnie urosły i żeby nie było zimy i żeby nie zmarzły, prawda? No właśnie, z różami pnącymi to jest tak, że ostatnie lata bardzo nas rozochociły, ostatnie zimy, ponieważ te zimy były bardzo lekkie i róże pnące nie marzły, żadne, nawet te najbardziej wrażliwe. I rzeczywiście no, ubiegły rok był w ogóle wspaniały, bo naprawdę wszędzie, gdzie się nie obejrzałam, to widziałam przepiękne pnące róże. Niestety ten rok mocno zweryfikował niektóre kolekcje, zwłaszcza róż właśnie pnących, bo one po prostu podmarzły. I tak jak powiedziałam, z racji tego, że kwitną na pędach starszych, czyli dwuletnich i starszych, no tych kwiatów będzie dużo mniej albo nie będzie ich w ogóle. Co zrobić, żeby się tego ustrzec? Proszę Państwa, kupować róże odporne. Są takie róże, u nas na Różance w Ogrodzie są trzy takie, właściwie cztery odmiany, za które ja ręczę tutaj całym swoim autorytetem, które, proszę Państwa, nie marzną nawet w temperaturze minus 30 stopni, co oznacza, że po zimie
nawet takiej z minus 25-6 stopniami, róża obsypana jest kwiatami. I do takiej róży, do takich odmian należy między innymi roza Helena semiplena, roza American Pilar, roza Bobby James, przepiękna Zephrine Druche, która jest różą burbońską i przepięknie pachnącą, rośnie u nas też na jednej z bramek. Przepiękna róża, proszę Państwa, ona to jest róża mieszanie piżmowy, czyli ma takie pojedyncze kwiatki, takie drobniutkie, apple blossom, takie migdałowo-różowe. No i laguna. Laguna o takich różowych, pełnych kwiatach, która też przepięknie wygląda latem, bardzo ładnie zdobi pergolę i ona też nie marznie. To jeśli chodzi o te róże o wiotkich pędach, natomiast proszę Państwa róże o sztywnych pędach, róże powtarzające w małym stopniu kwitnienie, proszę Państwa, no ja głowę daję za trzy odmiany, czyli za Amadeusa, którego pokażę Państwu na samym końcu na zdjęciu, Golden Gate, czyli to jest żółta odmiana, Alaska o pięknych białych kwiatach i Sympatia. Sympatia z nich wszystkich, z tych odmian, o których Państwu raz powiedziałam, jest najstarsza, niestety wrażliwa na mączniaka i na czarną plamistość, ale warto ją mieć, proszę Państwa, w ogrodzie, ponieważ jak kwitnie, to tak naprawdę no, nie można od niej oderwać oczu. Jest obsypana kwiatami pięknymi, czerwonymi, takimi w budowie mieszańców herbatnich i niezwykle pięknie pachnące, czyli warto. Wracamy do róż wielkokwiatowych. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę pytań, tak mi się wydaje. Tak, nie widzę pytań, Doroto. Dobrze, to w takim razie powiemy o różach wielkokwiatowych i różach wielokwiatowych, o tej najbardziej popularnej grupie róż, którą po prostu macie Państwo w swoich na pewno ogrodach. Jeśli ktoś ma tylko ogródek, to wyobrażam sobie, że róże jakąś tam zawsze ma. I to są głównie właśnie róże wielkokwiatowe albo wielokwiatowe. Mariu, jakbyś mogła nam pokazać zdjęcie numer 5. Tak. Tak jak powiedziałam, to są róże, które kwitną na pędach jednorocznych. Co to znaczy? To znaczy, że nawet jakby ta róża nam nie zmarzła, była do samego czubka zielona, to proszę Państwa, nie możemy jej zostawić. Bo wiele osób mówi, Boże, taka piękna róża, ja jej nie będę, nie zmarzła, ja jej nie będę ciął, nie będę jej cięła, będę miała przez to piękne kwiaty. Nic bardziej mylnego. Albowiem być może na tych pędach pozostawionych kwiaty się utworzą, ale to będą drobne kwiaty albo nawet kwiaty, które się nie rozwiną. Ponieważ właściwe pędy, które produkują kwiaty w różach wielokokwiatowych i różach wielokwiatowych, to są pędy jednoroczne. I one są wtedy najmocniejsze, w związku z tym mają piękne kwiaty, mają ich dużo, potem przycięte powtarzają te kwitnienie 2-3-krotnie. No i jak ciąć? No w książkach, proszę Państwa, wszystkie książki na temat róż podają bardzo skrupulatne wyliczenia, jak przycinać róże. A że tutaj te wielkokwiatowe to na 2, 3, 4 oczka, cieńsze bardziej pędy wycinamy, grubsze pędy zostawiamy. No jest po prostu, powiem szczerze, wiele osób ma z tym dużo problemu i mimo, że czyta, to i tak się pyta. Proszę Państwa, ja mam jedną prostą zasadę. Być może osoby, które będą mnie słyszały i bardziej oddają hołd tym właśnie książkowym informacjom, będą miały do mnie jakieś zarzuty, ale tnę te swoje róże od 20 lat i wszystko jest w porządku. Proszę Państwa, ja mam zasadę taką, jeśli chodzi o cięcie róż. Wszystkie pędy w różach wielokokwiatowych i wielokwiatowych, które są cieńsze od ołówka, wycinam przy samej ziemi albo przy grubszym pędzie, jak on się znajduje. Wszystkie pędy cieńsze od ołówka. One są po prostu nieproduktywne. One tak naprawdę zaśmiecają nam krzew, one go niepotrzebnie zagęszczają, nie będą zakończone kwiatostanem i po prostu niepotrzebnie tylko wyciągają asymilaty. Natomiast wszystkie pędy grubości ołówka i grubsze, w zależności od tego, jak widzę, posadziłam sobie jakąś odmianę, prawda? Na przykład niech to będzie Gloria Day, czyli Peace.
Proszę Państwa, róże różnie się krzewią. Kupicie Państwo różę wielkokwiatową i macie Państwo na przykład trzy pędy i więcej tego i nic więcej. A druga odmiana to będzie na przykład 13 pędów. No takie są odmiany po prostu, które się bardziej krzewią bądź mniej krzewią, prawda? W związku z tym, jeśli macie taką odmianę, która przez całe swoje życie wypuszcza te cztery pędy i nic więcej, no to musicie Państwo tą różę ciąć troszkę oszczędniej, tak? Czyli pozostawiać ją troszeczkę wyżej, tak do 40 cm. Tniemy tę różę, jeśli się oczywiście da, bo może się wydarzyć, że podczas zimy zmarzły tak, że trzeba je będzie ściąć przy samej ziemi. Tak się zdarza, tak było parę lat temu, że nawet mimo kopczyków róże zmarzły poniżej tego poziomu kopczyka. Wtedy tniemy oczywiście niżej niż 40 cm. Ale jeżeli mamy róże niezmarznięte, które się słabo krzewią, które mają 2, 3, 4 pędy, to ucinamy te pędy na wysokości 40 cm. Pod warunkiem, że mają one grubość, a tak jak powiedziałam, ołówka. Wszystkie inne cienkie takie patyczki, gałązki po prostu wycinamy w pień. Natomiast jeśli mamy różę, która ma tych pędów więcej, taką różą jest na przykład taka róża, którą Państwo być może znają, Leonardo da Vinci. Przepiękna, amarantowo-cyklamenowo-różowa, która ma, proszę Państwa, jeden krzak potrafi mieć nawet do 20 pędów w ciągu roku. Oczywiście wszystkie pędy ukończone kwiatostanami, piękne, zdrowe liście, super. No i teraz przychodzi wiosna i żaden pęd nie jest zmarznięty. No i co tu teraz zrobić? Zostawić te 20 pędów? No nie, dlatego, ponieważ po pierwsze ta róża będzie maksymalnie zagęszczona, ona jeszcze w ciągu roku wypuści kolejne 10 pędów i grzyb po prostu mocznie jak szara pleśń, mimo że ta roślina, czarna plamistość, mimo że ta róża jest bardzo odporna na te choroby, wlezie tam tak czy inaczej. Proszę Państwa, taką mocno zagęszczającą się różę trzeba co roku prześwietlać. Tak jak się prześwietla jabłonki, drzewa owocowe. Czyli wyciąć 3, 4 do 5, 1/3. Ja zawsze wycinam 1/3 w takim mocno zagęszczonym krzewie. Wycinam zawsze 1/3 takich starych, skarpiałych pędów przy samej ziemi. Proszę mi wierzyć, że tam na dole, gdzie jest szyjka korzeniowa, w której naszczepione są oczka szlachetne, z tego pędu szlachetnego, wyrosną na pewno młode pędy i zastąpią bardzo szybko te wycięte. O to się proszę nie martwić. W związku z tym, tak jak powiedziałam, taka róża mocno krzewiąca się też musi być prześwietlona. 10 pędów to jest naprawdę bardzo dużo. To jest bardzo dużo, właściwie przycięte na wysokości 40 cm, te wszystkie pędy grubości ołówka, doskonale będą kwitły, będą zakończone kwiatami i róże będą zdrowe. Podobnie jest z różami wielokwiatowymi, tutaj jest system bardzo podobny, tyle tylko, że róże wielokwiatowe z natury mają te pędy dużo cieńsze, bo to są, mają ich dużo więcej, ponieważ to są róże powstałe z krzyżówek zupełnie z innym rodzajem, takim właśnie mocno krzewiącym się. No i tutaj czasami, proszę Państwa, to ja czasami używam nawet nożyc do żywopłotu, jeśli tnę róże wielokwiatowe, niektóre takie mocno zagęszczające się. Więc najpierw ścinam tą górę, olbrzymią taką, tak jak jest, taka jest odmiana flirt, nie wiem, czy Państwu jest znana. To jest róża, która po prostu, jak ona się latem rozwinie, to jak się stoi nad tą różą, to tam ziemi nie widać. Po prostu jest po prostu mnóstwo liści, kwiatów i pędów. Więc wiosną trzeba tą górę najpierw ściąć, potem spojrzeć w dół w tą różę i wyciąć te wszystkie pędy cienkie, wszystkie pędy starsze, zostawić tylko po prostu te pędy takie najmocniejsze, 6-7 pędów. Te pędy wypuszczą kolejne pędy, bo ta róża się zagęszcza doskonale i, że tak powiem, historia zatoczy koło. Pytania jakieś są, czy nie? Tak, jest pytanie o to, jak skomponować towarzystwo dla róż. Które rośliny nie są dobrymi sąsiadami dla róż, a czy są jakieś takie, które wręcz uwielbiają? To znaczy tak, na pewno z mojego doświadczenia wynika, że róże lubią towarzystwo wszelakie. Naprawdę, nie ma tak, że są jakieś rośliny, z którymi róże nie lubią rosnąć. Z tym, że odradzałabym
sadzić przy różach rośliny, które pochodzą z tej samej rodziny. Róże pochodzą z rodziny rozace i jeżeli będziecie Państwo kupowali jakieś rośliny, które będziecie chcieli posadzić, czy to będą jakieś drobne krzewy, czy to będą jakieś rośliny zielne, byliny, to proszę unikać roślin z rodziny rozace, bo one niosą ze sobą te same choroby i szkodniki. To jest tak naprawdę jedyne przeciwwskazanie, jeśli chodzi o dobór roślin rosnących w towarzystwie róż. Natomiast co róże lubią wyjątkowo, a może nawet nie róże, co jakby dobrze robią różą? Lawenda, tagetesy, czyli aksamitki. Są to rośliny, które po pierwsze mają bardzo dużo olejków eterycznych, które odstraszają szkodniki. To po pierwsze. Nicienie, tagetesy, czyli aksamitki, mają zdolność wyłapywania wokół swoich korzeni, gromadzą się wokół korzeni aksamitek, nicienie, czyli takie patogeny, które uszkadzają korzenie róż. Także dobrze jest sadzić aksamitki, one się wtedy, te nicienie skupiają się wokół aksamitek, potem jak, bo to są rośliny jednoroczne, jak je jesienią wyrywamy, usuwamy część tych patogenów z gleby. Więc aksamitki, lawenda jak najbardziej przy różach. Bardzo piękną rośliną ostatnich lat i pasującą niezwykle do róż, proszę Państwa, jest tak zwana lawenda rosyjska, czyli pejrowskia. To jest róża, przepraszam, to jest bylina, która ma takie piękne, siwe pędy i fioletowo-różowe kwiatki w czasie lata. Z różami, zwłaszcza takimi wysokimi różami, różami, które mają tak do 1,50 m, podsadzone pejrowskiami wyglądają uroczo. Można też do róż wsadzać czy siać werbenę patagońską. Ona też nadaje takiej lekkości rabatom różanym. No i tak naprawdę, proszę Państwa, no to, co się Państwu tak podoba, tak? Ja uważam, że jeśli Żeby to tylko nie były rośliny, tak jak powiedziałam, z rodziny rozace, bo to niesie za sobą te same choroby i te same szkodniki. A tak to dowolność jest, bym powiedziała, szeroka i to, co oferuje rynek, to, co się Państwu podoba, można przy różach sadzić. Zwracając też troszkę uwagę na to, żeby to nie była za duża konkurencja, prawda? Bo no, róże, co by tu nie powiedzieć, żarłoczne trochę są. I w momencie, kiedy Państwo, jakby no, ta równowaga między różą a resztą tej roślinności, no też powinna być właściwa. Proszę o podpowiedź. Jaka róża jest najbardziej samoobsługowa, tak aby móc posadzić ją w miejscu, jakim? Bo tam drewnie to czytała Maryna. Gdzie nie możemy być przy niej cały czas, a na przykład jedziemy tam raz w miesiącu. Ja myślę, że to jest częsty problem działkowiczów, którzy mają działkę, którą odwiedzają raz na jakiś czas. To ja teraz poproszę zdjęcie numer 6. Tak? Już. Już, proszę bardzo. Momencik. Pokazuję. O! Proszę Państwa. To jest róża Amadeusz, to jest róża pnąca, to jest ta róża, którą na samym początku pokazywałam Państwu, jak jest właśnie uformowana wiosną, przycięta i pędy są ułożone poziomo na, tutaj w tym wypadku na siatce. Tuż obok niej jest posadzona róża Helena, ale ta tutaj to ma chyba 2 lata dopiero, więc dlatego jest taka malutka i taka, że tak powiem, jeszcze nie pokazała swoich możliwości. Natomiast Amadeusz rośnie tutaj już piąty rok. No i proszę Państwa, to jest róża, która tak, nie choruje na nic. Żadne, znaczy no mszyca to wiadomo, prawda, bo jakby no to jest, w ogrodzie, w każdym ogrodzie są mszyce, ale jeżeli mamy zachowaną bioróżnorodność, mamy zachowaną taką powiedzmy różnorodność roślin, prawda, czyli mamy różne rośliny, mamy też ściółkowane, gdzie są podłoże, gdzie są owady, gdzie dbamy właściwie o glebę, to z mszycami też nie powinniśmy mieć za dużego problemu i też
nie jest to tak, że zostanie zżarta do imentu ta róża przez mszycę. Najważniejsze, że nie choruje na czarną plamistość, co jest jakby przy różach chyba chorobą po prostu niezwykle uciążliwą. No i jest przede wszystkim, proszę Państwa, odporna w 100% na mróz. W tym roku, powiem szczerze, no to jest moja róża, przyznam się Państwu szczerze, która rośnie u mnie na ogrodzeniu. Powiem szczerze, myślałam, że zmarznie, no bo zima była taka, jak Państwo kojarzycie, wiele róż zmarzło. Pędy były bardzo długie i ja absolutnie ich nie okrywałam. I jak doszłam do niej parę tygodni temu, do samego czubeczka patrzę, pędy są żywe. Kwitnie, powtarza kwitnienie dwukrotnie, ale nie kwitnie już tak jak za pierwszym razem, ale proszę Państwa, żadna róża pnąca nie kwitnie w takiej ilości po raz kolejny. Nie, to jest nieprawda. Kwitną, ale tak jak nie wiem, w różnych katalogach czy w książkach jest napisane, że obfite kwitnienie przez cały rok. Nie, róże pnące tak obficie nie kwitną przez cały rok. Kwitną w pierwszym tej fazie, a potem po prostu powtarzają, ale już nie tak mocno. Więc odpowiadając na Pani pytanie, to róża Amadeusz. Bardzo proszę. Ewentualnie róża ta obok, czyli róża Helen. Super, dzięki Doroto. Ja niestety sobie nie posadzę takiej róży, bo nie mam działki ani ogrodu. Trudno, ale kusi. Dobrze, jest Można pytanie. Pytanie? Tak, oczywiście, proszę. Co zrobić, aby przedłużyć życie róż stojących w wazonie, ściętych już? Nie ścinać. Nie, to oczywiście żartuję. No przede wszystkim tak, no jeżeli ścinać róże w takim, no nie w pełnym rozkwicie, prawda? Czyli jak już są takie, że opadają płatki, to już lepiej zostawić tę różę na pędzie, na krzewie i czekać na kolejne. Ścinać wczesnym rankiem, tak, kiedy róże są jeszcze w pełnym turgorze, kiedy są napite, kiedy nie są osłabione słońcem. No i przede wszystkim tak, usunąć część liści. No nie, przynajmniej 1/3, dlatego, bo te liście bardzo dużo wody pobierają. No i oczywiście kondycjoner do wody. Tak, jaki, powiem szczerze, ja nigdy nie używałam tego, więc nie wiem, ale wiem, że są takowe, czyli kondycjonery do roślin ciętych. Ja słyszałam, że dobrze działa aspiryna i cukier po prostu, tak, który się dodaje do wody. W jakich proporcjach, nie powiem Pani tego, ale to trzeba po prostu gdzieś tam zerknąć. No i oczywiście codziennie zmieniana woda, codziennie podcinane o te 0,5 cm pęd i czyszczony wazon, tak, bo jakby głównie to, co powoduje umieranie kwiatów ciętych, to, że tam wchodzą bakterie do tych pędów z wody, w której one stoją i one po prostu gniją, tak? Więc jeśli będziemy dbali o czystość i higienę tej wody i wazonu, to na pewno to mocno przedłuży żywotność ciętych kwiatów w ogóle. Super, dzięki Doroto. Są dwa bardzo pytania. Dziękuję. Dziękujemy. Proszę. Mamy jeszcze 8 minut i dwa pytania, więc myślę, że damy radę. Czym ściółkować róże? Kompostem. Kompostem, z tym, że no oczywiście kompost niesie ze sobą nasiona chwastów i tutaj jakby, no bo jakby po co ściółkujemy? Czy po to, żeby nie rosły nam chwasty, czy po to, żeby róża miała dobrą ziemię, dużo wilgoci i dużo jedzenia? To jest zasadnicze pytanie i na to pytanie bym chciała teraz ja usłyszeć odpowiedź. Pani Moniko, może Pani włączyć mikrofon albo napisać na czacie. Bo jakby tak jak powiedziałam, celem ściółkowania są co najmniej dwa, tak? Czyli pierwsze to takie, żeby się pozbyć chwastu, natomiast drugie to mulczowanie niezwykle sprzyja poprawie struktury ziemi. I rośliny, które rosną, nie tylko róże, pod którymi się ściółkuje właśnie dobrym kompostem, rozłożoną korą, niezwykle są nam za to wdzięczne. Lepiej rosną, lepiej przyswajają nawozy, no i przede wszystkim nie ucieka woda. Więc jeżeli Pani chce, żeby ta struktura ziemi była taka właśnie super, hiper, no to po prostu, jeśli ma Pani kompost do dyspozycji, to bardzo proszę to zrobić kompostem.
ewentualnie rozłożonymi liśćmi. No ale oczywiście też nie zaszkodzi, jeśli macie Państwo do dyspozycji taką rozłożoną korę drobną, to taką korą też oczywiście można. I proszę się nie bać, że nie daj Boże zakwasicie sobie Państwo tą korą pod różami podłoże, bo sobie nie zakwasicie. Także korą, kompostem, rozłożonymi liśćmi, wszystkim, czymkolwiek, co po pierwsze uchroni ziemię przed parowaniem wody i no i uchroni przed wzrostem chwastów. Okej. Chociaż kompost niesie nasiona, więc jakby tutaj dokładnie trzeba sobie wyważyć, tak. Na czym nam zależy bardziej. Dobra, i ostatnie pytanie. Czy możesz, Doroto, opowiedzieć więcej o tym, jak leczyć choroby róż? Jakie środki? Dobrze, jeśli chodzi o choroby, to przede wszystkim trzeba im zapobiegać. I proszę, znaczy ja chciałam w ogóle ten temat też dzisiaj poruszyć, w związku z tym bardzo cieszę się i dziękuję za to pytanie. Róże rzeczywiście chorują. Na to są dwie metody. Po pierwsze, wybierać róże, które mają atesty i takowe na rynku w tej chwili już są, czyli wybierać wszystkie róże, które mają taki znaczek ADR-u. Ja o tym już mówiłam chyba na poprzednim spotkaniu. To jest bardzo ważne. Z tym, że często Państwo chcecie sobie kupić różę akurat taką, która no nie ma tego znaczka, no i trudno. Co wtedy? Zapobiegać. I to się da, proszę Państwa. Po pierwsze, takie dwie podstawowe choroby róż, czyli mączniak i czarna plamistość róży, to są choroby, a zwłaszcza mączniak, którym naprawdę można zapobiec. Mączniak to jest taka choroba, która atakuje liście, grzyb wżera się w tkankę liścia i powoduje taki biały mączny nalot. A teraz proszę Państwa, jeżeli te liście będą jędrne, jeśli te liście będą mocne, a róże potrafią mieć naprawdę bardzo skórzaste liście, to proszę mi wierzyć, że żaden mączniak na ten liść nie wejdzie. I to jest naprawdę moje wieloletnie doświadczenie. W związku z tym, co robimy? Po pierwsze, róża musi być właściwie i dobrze nawożona. To znaczy, nie może być tego nawozu za dużo, a zwłaszcza nawozu azotowego. Nie możemy nawozić nawozami jednoskładnikowymi, ewentualnie dwuskładnikowymi, w którym jest przewaga azotu, bo wtedy nasze róże będą po prostu pożywką dla wszelkiego robactwa i wszelkich chorób, ponieważ te pędy będą wydelikacone, będą mięciutkie i mszyca, grzyby, głównie właśnie mączniak, będą się na tych pędach osadzać po prostu idealnie. W związku z tym nawozy z wyważoną ilością azotu i z dużą w miarę ilością potasu i fosforu. Ja nie powiem teraz Państwu nazwy tego nawozu, bo z racji wiadomych, ale powiem Państwu proporcje właściwego nawozu do róż. Jak powinien wyglądać stosunek NPK, czyli azotu, potasu i fosforu. Tak, żeby tym różom było jak najlepiej. Czyli N na azot to jest 12%, tam zawsze na takich opakowaniach jest to napisane. Azotu ma być 12%, potasu ma być 11% i fosforu, proszę Państwa, 18%. Znaczy, to się może wahać, prawda, ale azotu nie może być więcej niż 12%, a jak jest mniej, to jeszcze lepiej, bo ta dawka azotu i tak jest wystarczająco duża na to, aby pobudzić naszą różę do wzrostu wiosną, aby ona wypuściła pędy, liście i kwiaty, ale jak damy tego azotu za dużo, to te liście będą mięciutkie, pędy będą mięciutkie i wszystko, za przeproszeniem, będzie chorowało. I teraz kolejna rzecz. Państwo pewnie zauważyliście, że po deszczach, jak jest tak chłodno, to liście mają inną strukturę niż jak jest ciepło. Proszę o powtórzenie proporcji, bardzo proszę. NPK, czyli azot, potas i fosfor w następujących proporcjach. 12% N, 11% P i 18% K. Z tym, że N może być mniej, nie może być absolutnie więcej. Oczywiście bardzo mile widziane są mikroelementy, jak żelazo, jak mangan. To są doskonałe mikroelementy, które powodują, że liście są jeszcze bardziej mocne.
I teraz tak, proszę Państwa, chyba równie ważne jak nawożenie jest podlewanie róż. Jeżeli przesuszymy nasze róże, a to się w ciągu ostatnich lat zdarza, bo są bardzo suche lata i wiosny, to niestety nasze róże wchodzą w dzień, zaczyna się dzień, róża jest przesuszona, liście są mięciutkie, wiotkie i wtedy i zarodniki grzybów, i choroby, i szkodniki idealnie się w te liście wpasowywują. W związku z tym, proszę, musimy zadbać o to, aby liście róż były, miały turgor, były twarde, były dla szkodników i chorób po prostu niedostępne. W związku z tym podlewamy. Kiedy podlewamy? Podlewamy wieczorem, po to, aby ta woda mogła w te róże wniknąć w tą glebę i żeby te róże zdążyły tę wodę pobrać. Bo jak będziemy podlewać o godzinie 9 rano w upał, to często ta woda po prostu nam wyparuje, a jeszcze niestety często zdarza się tak, że Państwo po prostu podlewacie na przykład codziennie po butelce pod róże, tak? Czy tam trochę mniej. Proszę Państwa, róża, taki rozrośnięty krzew potrzebuje 10 litrów wody w upały. 10 litrów. W związku z tym, jeśli podlejecie raz, a dobrze, tak, żeby ta ziemia była zmoczona na głębokość przynajmniej 30 cm, czyli na wysokość tych najważniejszych włośnikowych korzeni, to ta róża się napije i będzie ok. W związku z tym, jak będzie ok, będzie napita, będzie w turgorze, to grzyby będą omijać. Proszę mi wierzyć, takie jest moje doświadczenie. Jeśli chodzi o czarną plamistość, no tutaj jest niestety problem, dlatego, bo to jest choroba wyjątkowo podstępna, albowiem w momencie, no i oczywiście w momencie, kiedy widzimy, to jeszcze wrócę do tego mączniaka, w momencie, kiedy widzimy pierwsze jakieś objawy, to od razu te liście ucinamy, wyrzucamy, palimy, prawda? Czy stosujemy środki ochrony roślin? No proszę Państwa, jeśli już mamy taką różę mocno, za przeproszeniem, za zasypaną mączniakiem, to tak. Ale też nie możemy robić tak, że używamy jednego środka przez całe życie róży, bo to po prostu powoduje, że choroba się uodparnia i to nic nie, kompletnie nie daje. Jeśli chodzi o czarną plamistość, proszę Państwa, z tym jest problem, dlatego, bo ona już jest, jak jej nie widać. I w momencie, kiedy chcemy zadziałać, to już jest za późno i nawet jeśli użyjemy jakiegoś środka, to po prostu możemy tylko skrócić, powiedzmy, okres wylęgania tej choroby, ale to, co się już nam wylęgło, to oczywiście te róże nam będzie tam toczyć, prawda? I teraz tak, czym pryskamy? Ja Państwu nie będę mówiła, jakimi środkami, tylko dlaczego? Ponieważ no, Państwo są w dużej mierze osobami, które mogą się posilać tylko i wyłącznie takimi środkami ochrony roślin konfekcjonowanymi, które są dostępne w takich małych sklepach czy większych ogrodniczych. I tamte środki ochrony roślin, które ja znam pod nazwą handlową, są sprzedawane pod zupełnie czasami innymi nazwami. Substral do róż, choroby grzybowe, tak? Więc no, tym się Państwo będziecie musieli kierować, kupując te środki, tak? Natomiast na pewno musicie, jak Państwo będziecie kupować, prosić o dwa odrębne środki, w których są dwa odrębne składniki, tak żeby można było opryskać jednego, powiedzmy, w jednym terminie i po 10 dniach zrobić kolejny oprysk, już kompletnie innym środkiem, ale też dedykowanym, powiedzmy, tej chorobie. Tu chodzi o to, żeby szkodnik czy, powiedzmy, choroba nie po prostu się nie uodparniała. To tak jak z antybiotykami. Co jest teraz ważne, proszę Państwa, i to jest bardzo ważne, jeśli chodzi jeśli już używacie tych środków ochrony roślin, a wierzę, że czasami po prostu nie ma innego wyjścia, żeby już jak sięgacie po tą najwyższą broń, to proszę jej używać bardzo racjonalnie. I po to, żeby ona pomogła. Czyli po pierwsze, jak będziemy już zbierali się do oprysku, to róbmy to późnym wieczorem. Róbmy to wtedy, kiedy nie wieje wiatr, bo jakby cały ten środek chemiczny pójdzie też na inne rośliny, czy pójdzie sobie w świat i niekoniecznie zadziała na to, co potrzeba. To są dwie podstawowe rzeczy. Druga to jest taka też bardzo, bardzo ważna sprawa i to wielu ludziom jakby też chyba sobie z tego nie zdają sprawy. W momencie, kiedy jest oprysk,
dobrze, żeby było wilgotne powietrze. Czyli tak jak powiedziałam, wieczorem, po rosie, tak? Wtedy te opryski są najbardziej skuteczne, bo ten środek przylega do liścia. I teraz tak, żeby ten środek jeszcze bardziej przylegał do liścia, absolutnie bezwzględnie, proszę Państwa, trzeba używać tak zwanych adiuwantów, czyli środków, które dodaje się do środków ochrony roślin. Bo często jest tak, że Państwo używacie tych środków i one, i mówicie tak, nie działają, nie zadziałały, więc kupujecie następne i walicie kolejne środki ochrony roślin. A tutaj wystarczy po prostu racjonalnie i we właściwy sposób użyć tego środka zakupionego i użyć go właśnie z adiuwantem. W tej chwili taki dostępny, najbardziej popularny i dobry jest adiuwant Sleep, który dodaje się do wszystkich środków ochrony roślin i ten adiuwant poprawia biologiczne właściwości substancji czynnej. Czyli to, czym pryskacie, po dodaniu tego adiuwantu ma jeszcze większą skuteczność. Rozumiemy to wszystko, mam nadzieję, tak? To chodzi o to po prostu, żeby nie na darmo używać tych środków ochrony roślin. Bo to jest tak szkodliwe, proszę Państwa, i tak czasami naprawdę używamy tego zupełnie, tak bym powiedziała, strzelając do wróbla z armaty, ale jeśli już strzelamy do tego wróbla z armaty, to po prostu no... Celnie. Strzelajmy celnie. Dokładnie. Żeby nie ustrzelić kaczki. Dokładnie. Dobrze, Doroto, jest już trochę po czasie, ale mamy jedno pytanie, które myślę też może zainteresować wiele osób. Więc może jeszcze jedno ostatnie pytanie, dobra? Tak. Czemu dzieje się tak, że jak się kupuje róże w doniczce z dyskontu, to wszystkie kwiaty usychają? Znaczy, to w ogóle też chciałam ten temat poruszyć, kiedy sadzimy róże? Tam był taki w zajawce, prawda? Dobry termin na sadzenie róż. Proszę Państwa, no więc zdarzyło się w tej chwili na świecie tak, że wszystkie szkółki oferują Państwu przez cały sezon róże w doniczkach. I dyskonty oczywiście też, no bo dlaczego by nie, prawda? Skoro są, no to trzeba je kupić i trzeba je posadzić. Proszę Państwa, ja nigdy nie sadziłam takich róż, nigdy nie kupowałam róż w lato w doniczce. Mimo że wtedy widać, jak ona kwitnie, jest ładna i tak dalej, ale ryzyko, że ta róża nam się nie przyjmie, bo no zapomnimy podlać, albo za mało podlejemy, albo za głęboko posadzimy, albo coś tam się... No jest bardzo duże. Proszę Państwa, dla mnie, starej ogrodniczki, termin sadzenia róż z tak zwanym gołym korzeniem, czyli bez doniczki, bez ziemi, to jest jesień i wczesna wiosna. Jesień jest o tyle dla mnie korzystniejsza, że te róże po prostu nie... Będą jeszcze sobie posadzone, będą cały czas w spoczynku. I wiosną, jak przyjdzie czas, żeby one się miały rozwijać, to one będą sobie powolutku, razem z pogodą i z aurą się rozwijały. Natomiast w momencie, kiedy kupujemy róże w doniczkach, to jak powiedziałam, one są wypędzone, w sensie takim, że są często z tunelów foliowych, tak? Bo tam trzeba je podpędzić, żebyście Państwo, bo często już nie macie jeszcze róży w ogrodzie, a już kupujecie doniczce z liści. No więc skąd ona się bierze? Ona się bierze ze szklarni, ona się bierze z tunelów foliowych i wtedy po prostu róże są niezwykle delikatne. I jak nawet wypuszczą te kwiaty, to te kwiaty im wysychają, bo często jest tak, że jak sadzimy róże latem albo wiosną, to pierwszym podstawowym zasadą jest, że trzeba je codziennie porządnie podlewać, bo te korzenie są na pewno uszkodzone podczas tego sadzenia, a ta masa liści i te kwiaty potrzebują stałej łączności z wodą, tak? W związku z tym tą wodę, to trzeba po prostu lać, ale jak są uszkodzone korzenie, to często jest tak, że róża zamiera. Więc chociażby dlatego ja nie sadzę róż w doniczkach latem. Sadzę z gołym korzeniem wiosną albo jesienią. Dobrze, tu się pojawiło pytanie, co znaczy wczesna wiosna? Czy teraz jest już zbyt późno? To wszystko to zależy od tego oczywiście. No tak, do 15 marca. Wiem, że wszystkie szkółki oferujące róże z gołym korzeniem, znaczy może wszystkie, znane mi, prawda? Oferujące róże z tak zwanym gołym korzeniem sprzedają róże od 15 października do w zasadzie pierwszych mrozów i śniegu. Wtedy można róże sadzić jesienią i wiosną. W zasadzie od rozmarznięcia gleby do 15 marca. Czyli trochę za późno, teraz już. Trochę za późno. Mhm, dobrze. Trochę za późno.
Dobrze. Aczkolwiek zważywszy na to, że w tym roku ta wiosna jest taka, no wiele osób mówi, że prawidłowa, takie były dekady temu, prawda? Tak, tak wyglądały tak. Wiosny. Myśmy się przyzwyczaili, że było w maju lato. Natomiast to myślę, że patrząc na tą pogodę i jeśli Państwo będzie zdyscyplinowani i jeszcze kupicie róże z gołym korzeniem, bo ja mówię tylko róże z gołym korzeniem, to możecie jeszcze je posadzić, z tym, że proszę Państwa, jak sadzicie róże na wiosnę, to musicie je zakopczykować. To jest takie, no właśnie, bo po co się róża kopczykuje? Z dwóch powodów, nie tylko, żeby nie zmarzła, między innymi po to, żeby nie wyschła. Ale to tylko wtedy, kiedy się sadzi ją wiosną. Okej. Okay. Dobrze, proszę Państwa, bo pojawiło się pytanie o pokazanie po raz kolejny ilustracji. Ja myślę, że już nie będziemy pokazywać tych ilustracji. Zapraszam Państwa do obejrzenia relacji tego wszystkiego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy z Panią Dorotą na naszym YouTubie. To się pojawi, myślę, dzisiaj późnym popołudniem. I tam będą te wszystkie ilustracje, które były szerowane. Doroto, było bardzo ciekawie. Naprawdę super. Bardzo dziękuję. Dziękuję Ci bardzo. Państwa serdecznie zapraszam na nasze konsultacje, które będą za miesiąc, tym razem w wyjątkowym dniu, bo to będzie Dzień Badyla, który jest takim świętem na Wydziale Biologii właśnie promującym rośliny. I po prostu to będzie taki jeden dzień i dużo różnych konsultacji, między innymi super ciekawe konsultacje o fiołkach, które również Pani Dorota będzie prowadziła. I cóż, dziękuję Państwu bardzo. Zapraszam również do ogrodu, który jest otwarty póki co od 10 do 18, do szklarni, które są otwarte od piątku do niedzieli. W majówkę również, żeby nie było. Dziękuję bardzo. Doroto, Tobie również dziękuję i do zobaczenia. Do zobaczenia.